Witajcie tu Hohoła, to kolejny odcinek z cyklu Odrdzewiamy Hohoła, czyli reboot. Dzisiejszy bohater filmu to lew ósmotierowy czołg premium, ponieważ grałem sesję, żeby coś zarobić kasy, bo się, że tak powiem, nieco wyczerpały zapasy przy zabawie z tym wyposażeniem 1.0. Okej, co ja włożę na tym czołgu? Ponieważ testuję, to aktualnie jeżdżę z turbosprężarką, która mi dodaje 4 km do maksymalnej prędkości do przodu i 2 do tyłu, plus 7,5% mocy silnika. Wydaje się, że jest to zauważalne, przynajmniej tak odnoszę wrażenie. Oprócz tego mamy oczywiście stabilizator pionowy i oczywiście mamy mechanizm dosyłający. Jeżeli chodzi o amunicję, jaką wożę, to jest 48 pepeków, 26 APCR-ów i 6 obeków, a ten czołg ma duży zapas amunicji, więc mogę sobie pozwolić na włożenie całkiem sporej ilości. APCR-y przede wszystkim na dziesiątki, ponieważ to działo jest całkiem fajne i naprawdę się przyjemnie na tym czołgu zarabia. Ponieważ średnia penetracja na pepekach to 234, więc tak naprawdę w zasięgu 8 i 9 są pepeków bez problemu. I część dziesiątek. Natomiast 294 na APCR-ach czasami nie domaga, jak się spotka naprawdę twarde cele, natomiast no, nie jesteśmy bezbronni. Alfa 320, czyli fajne klapsy sprzedaje. No i na wszelki wypadek włożę 6 obeków na takie dobijanie jakichś ogrysków, które są po prostu pokątowane jakoś chorze i nie chcą się dać wydubać za kamieni i tak dalej. Oczywiście materiał eksploatacyjny, duży zestaw, automat, no i duża apteczka. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi zaś o załogę, no to Oberleutnanta Friedhelma Abla znacie doskonale, ponieważ jest to dowódca z czołgu E-75, podobnie jak cała reszta kolegów, także znacie już tą załogę doskonale. Ja ją sobie właśnie na tym lwie wykorzystuję. Okej. Lew jest bardzo fajnym czołgiem, dlatego że jego wieża jest całkiem fajna. Jeżeli da się zagrać na hulldownie gdzieś, to, czyli tak, żeby schować jego kadłub, no to można sobie fajnie postrzelać. Zresztą zobaczmy sobie, jak wygląda jego pancerz. No dobra, tak wygląda pancerz. Lwa. Od frontu 234 na górnej płycie. Dolna 138. Ale tutaj gra się przede wszystkim wieżą. Tutaj praktycznie no, niesłychanie trudno byłoby, ale da się mu pod jarzmo wsadzić za 175. Tam jest, o Boże, 175 mm pod jarzmem, więc tutaj można go bić. Ale tak poza tym to tutaj jest niepenetrowalny na wieży, pozostaje tylko garczek, przy czym trzeba uważać, żeby nie trafić w wizjery, co zresztą zobaczycie potem w podsumowaniu bitwy. Jeżeli się go skontuje poprawnie, to ma olbrzymie wartości pan pancerzu, nawet jeżeli jesteśmy troszeczkę bardziej skontowani niż powinniśmy. Tak, to mamy duże wartości na pancerzu. Oczywiście musimy wtedy obrócić też lufką. Tak. Żebyśmy byli trudniejsi do spenetrowania. W zasadzie to on powinien być skontowany mniej więcej tak do wroga. Ok, wtedy mamy te wartości pancerza. Tutaj w sumie wchodzi, z tego co widzę, widzicie na tym guzie. By się dało do niego wbić, no i od boku ten czołg ma pancerz nieistniejący. Tu jeszcze znamy coś takiego jak live. On pokazuje wtedy, gdzie bić tego działa, które jest tutaj wybrane, tak? Czyli jeżeli mamy ten czołg pokazany w ten sposób, to zwróćcie uwagę, bijemy tutaj, na pewno tutaj i tutaj powinno wejść z jego własnego działa, tak? Od frontu dolna płyta i gdzieś tutaj też powinno wejść. No, fajne narzędzie, możecie się tym pobawić, to jest to na tanks.gg. Zapraszam do zabawy. Dobra, no to zobaczmy może, jak ja sobie w bitwie poradziłem. Okej, no to pancerz już znacie, już wiecie mniej więcej, gdzie w niego strzelać i na żywo
pozostaje bić tutaj gdzieś pod spód, jak jest skontowany, to bić tutaj w to wystające, no i strzelać go po garnku, tylko trzeba uważać, żeby nie trafić w wizjery. No i oczywiście dolna płyta, jeżeli ją pokażę, tak? Okej, okay, no to tyle opowieści dziwnej treści, przejdźmy w takim razie do bitwy. Ale zanim jeszcze do bitwy przejdziemy, nie możemy zapomnieć przecież o archetypowych rozjazdach, które szybciutko tutaj opowiemy. Generalnie lajcikami przyjeżdżamy tutaj, bądź tutaj, z jednej strony tutaj, po to, żeby zaświecić to, co będzie przejeżdżało na tą flankę. I tak to się tutaj rozgrywa generalnie, nic więcej tutaj nie ma kombinowania. Trzeba po prostu mieć wystarczająco duży zasięg spota, żeby spotnąć te czołgi, które będą przejeżdżały, i potem trzeba mieć na tyle ogarniętą drużynę, która będzie strzelała w to, co tam będzie jechało. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, to są dwie miejscówki. Albo walczymy tutaj i tutaj też wykorzystujemy te deki pancerne, albo walczymy z tej strony ciężkimi i też możemy wykorzystywać te deki pancerne, chociaż one mają tutaj problem dojechać, więc tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. Tutaj bijemy się też właśnie czołgami ciężkimi i bijemy się też medami, które jeżeli zajmą pozycję wystarczająco wcześnie, to mogą jeszcze te dojeżdżające czołgi ciężkie ostrzelać. Natomiast z przeciwnej strony, jeżeli tutaj przyjedziemy albo TDK-iem, albo medem, to mamy bicie na to, co by próbowało tędy przejeżdżać, co się by tutaj zaświeciło i co ewentualnie gdzieś tutaj jest. I z tej miejscówki też można przez tam trzy krzaki strzelać to, co się tutaj zaświeci, jeżeli tutaj nasze czołgi ciężkie są. Medami można też wjechać tutaj, stąd mamy bicie na tą stronę, mamy bicie na to, co by próbowało puszować most, ewentualnie to, co zjechało do wody. Tutaj na moście tak naprawdę się nie gra, tu jest mało, nie ma się z kim strzelać za bardzo, w związku z czym tutaj tego TDK-i do zblokowania kierunku się używa. Tak samo można używać defensywnie TDK-ów tutaj do zblokowania w razie, gdyby się nastąpiło przełamanie. Tu są dwie miejscówki, które są kompletnie do siebie niepodobne, bo z tej miejscówki możemy strzelać tak naprawdę po całej tutaj długości plus to, co tutaj jest. Natomiast z tej miejscówki tak naprawdę bicie mamy tylko tutaj, a tak to wszystko, co wjeżdża za zakrętu, nas zaskakuje niestety. No i tak to z grubsza wygląda kwadratami, jak się gra, to tutaj pewnie Michał niezawodnie nam opowie. Tymczasem zobaczmy już w końcu tą bitewkę. No i mamy bitewkę. Dla mojej i waszej wygody zainstalowałem dwa mody. Pierwszy mod to taki, że widać teraz na pierwszy rzut oka, jaka klasy czołg mamy po drugiej stronie, czyli ile mamy TDK-ów, ile medów, ile czołgów ciężkich, bo niestety te kolorki z oryginalnego WOTA są takie, że medy się mieszają z ciężkimi czołgami. I dołożyłem wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie licznik WN-a na bieżąco, żebyście widzieli, jaki wynik w damage'u i we fragach daje jaki wynik w WN-ce. Będziecie mieć punkt odniesienia, bo to tak do tej pory to tylko znaleźliście moje końcowe wyniki, no i jak one się przekładają. Natomiast warto sobie patrzeć, na przykład trzy strzały dają nam tyle WN-a, cztery strzały już tyle i tak dalej. Wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć, jaki sobie narzucić limit, czyli ile trzeba ugrać ze swojej strony na danym czołgu, żeby być zadowolonym ze swojego wyniku. Oczywiście w Plutonie gram ze stałym moim coachem do odrdzewiania, czyli Rantrexem. Dołączył do nas też Blady na Skorpionie, Rantrex na HWK-30, ja na Lewku. Zwróćcie uwagę, Rantrex tam świeci wszystkich zawodników, którzy tam przejeżdżali, więc cała reszta ma strzelanie. T69 zajął już pozycję, ale się wycofuje z tego, co widzę, czyli się wystraszył, widząc, że mało czołgów jedzie mu na pomoc, i bardzo słusznie, bo zwróćcie uwagę, już go biją. No to jak taka jest sytuacja, to nie będziemy tutaj nic kombinować, tylko będziemy wykorzystywać ten załomek skały, żeby po prostu się tu bronić. No pierwszy strzał oczywiście krecik, także nie ma bitwy bez krecika. Teraz to nie się rzecz, na której nie patrzcie, bo tu nie ogarnąłem tak, że głowa boli. Zamiast po prostu strzelić w pokrytek czołgów, nie wiem, co to zrobiłem. Przyjmijmy, że miałem laga. Zresztą widzę, że to się świeciło na czerwono. Ale teraz już się zrehabilitowałem.
No i tak, jestem ja, jest T69, które ma 4 pociski w magazynku, a potem przez 20 sekund nic mi nie pomoże. No i mam Rantrexa gdzieś tam z tyłu i CS-a, którzy będą mnie wspierać przed tym, żeby przeciwnicy nie wyjechali. Zawsze w takiej sytuacji stawiacie na gąsce, tak jak ja. Po pierwsze dlatego, że wtedy możecie dostać asysta, po drugie dlatego, że taki czołg nie może się schować za skałkę z powrotem, więc go koledzy wykończą. Nie przebito pancerza. Bywa, że strzeliłem, to wyniosłem. No i pięknie spompowany już jeden ciąg ciężki. Cały czas sidescrapujemy. Wbrew obiegowej opinii niektórych migrantów na forum, technika zwana sidescrapem działa. Należy tak grać. Zainteresowanych proszę prześledzić, co tam podobną dyskusję z pewnym panem, który twierdził, że nie ma sensu sidescrapować, bo wszyscy zmieniają na golda i tak cię przestrzelą. Nie jest to prawda. Ok, mamy już 2200 obrażeń zadanych, ale bez fraga, a to oznacza, że wtedy WNK jest niska. Frag dużo znaczy. Przynajmniej jeden trzeba złapy zawsze być świetlowy. To do coś zmienia znacząco. No i cały czas sobie tutaj grzecznie tańczymy. Tutaj błędny strzał, w sensie za późno jest ten spust. Uwaga, się cały czas kontuje do nich, żeby nie mieli bicia. I stawiam znowu na nosce, żeby nie uciekł. I kończą go. I o to chodzi, tak ma się grać zawsze. Zawsze stawia się na nosce, żeby jest taka możliwość z demedlem. Ale przyblokował mnie tutaj koleś. No teraz się nasi ruszyli, żeby zagrać hapsami. Na razie mam 2400 WN, niecałe 2500. Bez fraga pasowałby fraga jakiegoś zdobyć. Tak naprawdę, patrząc po minimapie, to jedyna szansa to będzie go zdobyć na ISU. Nie wiem, czy zdążę przed jego reloadem. No to trudno, raz się żyje, raz kozi śmierć. Zaryzykujmy. Udało się. Zwróćcie uwagę, ten jeden frag zmienia tak wiele. Za 3790 w UNOSie. No już tam został tylko i z trzeci na końcu. I 8 czołgów, które się na niego patrzy. A tutaj poległ Rantrex, któremu czopka spadła z głowy. No dobra, zobaczmy sobie podsumowanie tej bitewki. A, jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Przed podsumowaniem pokażę wam, gdzie mnie trafiano, ponieważ pojawiły się głosy, że chcielibyście taką funkcjonalność zobaczyć, więc zainstalowałem też moda, który pokazuje miejsce trafień moje i we mnie, więc z czym sobie przeanalizujemy, jak sobie to radziłem i jak te 3680 na pancerzu zebrałem. No dobra, no to zobaczmy, gdzie oni we mnie strzelali, że się tak przebić nie mogli. Jak widać, tutaj wszystko idzie w jarzmo. Tutaj też jarzmo. Tutaj trafił w gorcek, czyli tam, gdzie mierzyć powinien. Tutaj pod tym kątem nie miało prawa wejść, tak? To jest raz, że gąsienica, a potem jest skątowany ten, to tylko uszkodził gąsienicę. Bez przebicia. Tutaj wszedł krytyk z damage'em. Dlaczego? Bo trafił mnie wizjer dowódcy. Wizjer dowódcy potrafi przyjąć za 0, albo może wejść z damage'em. I to zależy od tego, czy rozbijemy hapsy tego, czy nie rozbijemy. Więc tutaj weszło z krytykiem. Tutaj koleś już bez damage'a weszło.
damage. Tutaj brak przebicia. Znowu bez damage'a, znowu wizjer trafił. Czyli to jest ten przypadek, o którym mówię. Bez przebicia. No tutaj trafił w ogóle jakoś tak dziwacznie. Bez przebicia. Krytyk znowu. Nie miał prawa mnie przestrzelić. Bez przebicia. Bez przebicia. No, wieża tutaj daje swoje. Krytyk z przebiciem. W sensie z damage'em. Damage. Bez damage'a. Znowu trafił w wizjer. To jest to, o czym wam wcześniej mówiłem w jednym z filmików. Trzeba uważać właśnie na wizjery. Weszło. Znaczy bez damage'a w jarzmo. Bez przebicia. I krytyk z damage'em. 22 strzały otrzymałem, z czego przebili się raz, 2, 3, 4, 5, 6 razy tylko. No, to zrobiłem robotę. Jak ja trafiałem przeciwniku, też możemy zobaczyć. Te 54 mod 1 dostał w gorcek. Ten dostał tutaj. Przy takim kącie, tu jest około 180 mm pancerza, 190. Uszy nie są modelem. Przelatuje przez nie normalnie pociski, to od razu wam mówię, nie próbujcie nawet w to strzelać. Pantera oczywiście przez gąsienicę i w kadłub. Bez damage'a, bo przeszło, jak widzicie, nad błotnikiem. Ace 2, no to dostał elegancką bułę, tak jak powinien. Te 44 z damage'em. No ma miękki pancerz nawet pod tym kątem. Dopóki nie osiągam wartości rykoszeta, jeżeli chodzi o kąt trafienia, to w zasadzie go przebijam. Tu jeszcze z krytykiem jakimś, czy kogoś mu tam zabiłem, pewnie kierowcę. Tutaj też z damage pięknie wszedł. Znowu krytyk z damage'em, tym razem z gąską. Tutaj jest rykoszet i zwróćcie właśnie uwagę, to jest to, o czym mówiłem, nie? Czyli po prostu przelatuje przez to i zrykoszetowałem od wieży. I tutaj znowu na gąsce postawiony. No i ISU trafiony, patrzcie się jak. Ja sobie sprawdziłem na tanks GG i weźcie sobie, wyobraźcie, że dokładnie w tym miejscu, gdzie trafiłem, jest 100 mm pancerza. Tu jest 470, a tu jest 100. Ciekawe. No dobra, no tośmy sobie poglądali te trafienia, to jest jakaś nowość w powtórkach, mam nadzieję, że to wam się to będzie podobało, jeżeli tak, no to rzeczywiście zostawcie mi komentarz, jeżeli nie, no to nie będę tego po prostu robił. Dobra, zobaczmy podsumowanie bitwy. No i mamy podsumowanie tej bitwy. Jeden frag, 3022 obrażeń zadane, 3680 na pancerzu, bardzo fajnie, dwa spoty, spotowane czołgi. Wpada oczywiście steel wall, czyli stalowa ściana. Jak to wyglądało w drużynach? Wynik mam najlepszy z obydwu drużyn, jeżeli chodzi o ilość zadanych obrażeń, zresztą jeżeli chodzi o expa również, ponieważ walczyłem z równymi mi czołgami w dystansie mniejszym niż podejrzewam, tam się to chyba liczy 100 metrów czy 150. Dobra, jak się spisali moi współplemieńcy? Blady 2325, całkiem niezły wynik. Rantrex 1472 z dwoma fragami, ale zwróćcie uwagę, wyspotowane 2898 obrażeń. Olbrzymie wsparcie na samym początku bitwy, jeżeli chodzi właśnie o spota i o to, jak zostały przetrzebione czołgi przejeżdżające przez flankę. U przeciwników ISU zagrał fajny mecz. Tych trzech panów zagrało poprawny mecz, jakby nie było. No i tutaj już zaczynają się słabizny. Jeżeli chodzi o zarobki, 88 tysięcy na czysto. Nie używałem amunicji premium w ogóle, w związku z czym też nie było jakby dużych kosztów. Więc wygląda całkiem nieźle. Jeżeli chodzi, gdybyśmy grali bez premki, byłoby to 45 tysięcy. Więc niczego sobie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli wam się film podobał, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam też do komentowania.
komentujcie zarówno film, jak i skomentujcie też, tak bardzo Was proszę, czy ten element, którym pokazujemy, przynajmniej na czołgach ciężkich, gdzie kto trafił, jest dla Was interesujący. Jeżeli jest, to wprowadzę go na stałe do naszych filmików. Jeżeli nie jest, to nie będziemy przedłużać filmów niepotrzebnie i nagrywać takiego typu materiału. No dobra, z mojej strony to wszystko. Żegnam się. Do zobaczyska. Pa!